Maseczka, dystans, dezynfekcja, ograniczona ilość jednocześnie zwiedzających osób, w tym przypadku 3, oraz zakaz dotykania eksponatów. Przy zachowaniu takich środków ostrożności Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie otworzyło się w piątek 22 maja dla zwiedzających, a to z okazji Międzynarodowego Dnia Muzealnika. Staramy się podtrzymać tą tradycję jednak Nocy Muzeów i z okazji Święta Muzealnika w formie oczywiście bardzo ograniczonej, ale staramy się udostępnić zbiory. Na zewnątrz placówki została rozłożona biblioteka polowa, z której mogli skorzystać zwiedzający. Oprócz już trochę leciwych publikacji nie zabrakło także nowości. Współautor książki Bitwa o Śląsk Cieszyński 1945 Grzegorz Kasztura zwiedzającym rozdawał bezpłatne egzemplarze. Przy okazji Nocy Muzealnika również można powiedzieć promocja najnowszej książki. Tak, można powiedzieć, że pierwsza oficjalna promocja. Planowana była wcześniej, była w marcu, miała się odbyć w Kończycach Wielkich, w gminie Haszlach, bo tam ta książka się narodziła. Dzięki współpracy gminy Haszlach, władz z wydawcą, Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Wsi Rudnik powstała. Niestety te wydarzenia, epidemia koronawirusa doprowadziły do tego, że nie doszła do skutku promocja marcowa. Mamy taką prapremierę, można powiedzieć, właśnie dzisiaj z okazji Nocy Muzealnika, korzystając z gościnności Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich, z którym też jestem blisko związany. I tematycznie także, bo mamy tam wystawy poświęcone roku 45 na Śląsku Cieszyńskim, jest okazja, żeby miłośnikom pasjonatom historii tą książkę właśnie zaprezentować, umożliwić jej nabycie, to jest egzemplarz darmowy. Została wydana ze środków europejskich przy współpracy z lokalną grupą działania Cieszyńska Kraina, ze środków PROW-u, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, i dlatego każdy, który się tu zgłosi do nas, do Muzeum IV Pułku, może otrzymać darmowy egzemplarz. To jest owoc pracy trzech autorów, mojej osoby oraz kolegów Wojciecha Kiełkowskiego i doktora Piotra Sadowskiego, więc udało nam się połączyć wysiłki i doprowadzić do tego, że opracowaliśmy właśnie wydaliśmy takie opracowanie, które dotyczy ostatnich miesięcy II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim. To bardzo tragiczny okres w dziejach naszego regionu, gdzie tu trwały działania frontowe bardzo długo, najdłużej w Polsce. Bo to jest koniec stycznia, wejście wojsk sowieckich i dopiero przekroczenie linii Olzy, dopiero początek maja 1945 roku, przez co właśnie Cieszyn był tym najdłużej okupowanym miastem polskim na terenie Rzeczypospolitej, przedwojennych granicach Rzeczypospolitej, bo od 1 września, od momentu wkroczenia wojsk hitlerowskich, aż do 3 maja znajdował się pod hitlerowską, niemiecką okupacją. Na taką formę zwiedzania jeszcze nie wszystkie muzea się zdecydowały. Tegoroczna Noc Muzeów w wielu przypadkach została odwołana bądź przeniesiona na wrzesień. Pojawiają się również propozycje wirtualnego zwiedzania. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.